lepiej zapobiegać niż leczyć, ale mimo wszystko gdzieś ta kwestia zapobiegania w tym naszym kraju się zgubiła, tak jak już zdążyliśmy to zauważyć wcześniej. I wbrew pozorom w moim podejściu staram się zapobiegać, pytać się tych pacjentów o ich nawyki, o ich styl życia, o to, czy dbają o tą swoją profilaktykę, chodzą do specjalistów tak jak powinni, czy podejmują tą kontrolę, czy mierzą ciśnienie, kiedy ostatni raz robili badania. I w ten sposób starać się właśnie zapobiegać niż tylko leczyć. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli włączamy leki na różnego rodzaju choroby, to leczymy to już za późno, bo leczymy już powikłania, leczymy już cukrzycę, leczymy już nadciśnienie, czyli leczymy konsekwencje złych nawyków, a nie przyczynę tych chorób. Czyli nie staramy się odwrócić tego, co spowodowało tą chorobę, tylko leczymy same te powikłania, te konsekwencje. I ten rzutnik, nie wiem, czy uda się włączyć. Chciałem porozmawiać o tym, może w kolejności, że jest coś takiego, co byśmy nazwali fundamentem stylu życia. Te fundamenty określiłbym jako trzy. Sen, żywienie i aktywność fizyczną. I ta kolejność jest nie bez powodu, bo aspekt snu jest najbardziej istotnym ze wszystkich i jest on bardzo częstym problemem w Polsce. Wiele osób nie jest w stanie spać bez leków nasennych, a często mimo ich stosowania śpią zdecydowanie krócej niż powinni. I no niestety prawie w ogóle się o tym nie mówi. W rodzinach, wśród znajomych kwestia zaburzeń snu jest takim tematem tabu, którego się w ogóle nie omawia, nikt o tym nic nie mówi. Ważne, że weźmiesz sobie tabletki, na przykład na sen i już jest na sen. A to, że on się tak nazywa, to jest bardzo złudna rzecz, bo ulotka stanowi, że ten lek uzależnia, że długofalowo będzie coraz gorzej działać, a ludziom się wydaje, że magicznie rozwiązuje im to problemy. Niestety nie rozwiązuje, tylko doraźnie zalecza problem, długofalowo dając nam kolejne problemy. W kolejnej tutaj kolejności mamy kwestię żywienia. I z tym aspektem w Polsce mamy, myślę, największy problem. Także mamy te fundamenty. I co byśmy chcieli dzisiaj omówić? Te fundamenty stylu życia, mamy kwestię nawyków, profilaktyki i suplementacji. O profilaktyce już troszeczkę było, ale postaram się troszeczkę dodać w aspekcie głównie kobiet. Fundamenty stylu życia, tak jak omówiliśmy sen, żywienie i aktywność fizyczną w tej kolejności, no i kwestia snu. I tutaj pytanie do Państwa. W przeciągu ostatniego miesiąca, kto z Państwa miał problemy ze snem? Chociaż raz, nie? To prawie połowa sali. I aspekty problemów ze snem w dzisiejszych czasach są bardzo częste. Żyjemy w pośpiechu, mamy masę problemów, masę obowiązków, brakuje nam czasu dla siebie, bo cały czas coś trzeba zrobić i długofalowo nie mamy nawet czasu przemyśleć pewnych rzeczy, zrelaksować się i realnie zadbać o swój stan psychiczny, żeby wtórnie do tego móc spać. Także przepracowanie jest jeden z dużych czynników i pogoń za wszystkim, co musimy robić. Także jak chodzi o ten sen, moja średnia jest koło 8 godzin i mówi się, że tego snu od 7 do 8 godzin powinno być, więc nie będę gołosłownym, też staram się o to dbać i zliczać. Mamy oczywiście różnego rodzaju smart urządzenia, smartwatche, smartbandy, ich ceny też już są bardzo dostępne i pozwala nam to w prosty sposób śledzić, ile śpimy. Ważna jest systematyczność, czyli chociażby kwestia związana z tym, jakie mamy nawyki, czyli o której chodzimy spać i o której wstajemy. Bo mamy masę nawyków, które powtarzają się w czasie, które nam się utrwalają i jakby stanowią automatyzację naszego życia, ale rzadko kiedy o nich myślimy. I teraz, jeżeli z góry mamy zaplanowane złe godziny snu, że nawet wedle naszego planu tych 8 godzin nie ma szans, żeby to w ogóle wyszło, no to skąd te 8 godzin ma się wziąć? Także warto by na początek zastanowić się, o której chodzimy spać, o której wstajemy i czy chociaż staramy się te 7-8 godzin snu w ogóle mieć zaplanowane. Dalej, mamy aspekt żywienia. Pojawia się trochę różnych filmów w internecie, też swój na ten temat mam i pozwolę sobie to puścić. Wielu pacjentów tutaj moich na pewno film kojarzy.
Teraz, dlaczego zaczynamy od cukru? Bo to jest najbardziej mylone pojęcie w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie żywienia przez przeciętną osobę. Ludzie nie rozumieją, co to znaczy cukier. Węglowodan znaczy cukier. Cukry mogą być proste, mogą być złożone, ale cukier to cukier. Biochemicznie cząsteczka glukozy to cząsteczka glukozy. Nieważne, czy ona będzie z miodu, czy ona będzie z cukru, czy ona będzie z ziemniaka, to jest wszystko to samo. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli mamy aspekt cukru, to cukier nie pełni właściwości budulcowych w naszym organizmie. Nie jesteśmy drzewami, więc nie odkłada nam się drewno, nie rosną nam liście, więc nasz organizm cukier spożytkowuje tylko i wyłącznie do spalania, do napędzania, czyli to jest po prostu paliwo. I teraz ludzie nie doceniają, jak dużo cukru jedzą w tym, co jedzą, a jak mało spalają. I po prostu ta powstająca dysproporcja powoduje masę problemów zdrowotnych w Polsce. I teraz po prostu kwestia związana z tym, że my częściowo ograniczamy spożywanie węglowodanów w żywieniu i staramy się troszeczkę zadbać o tą aktywność, to pozwala nam zapobiec wielu zaburzeniom, jak problemy z cukrem, problemy z cholesterolem, problemy z poziomem kwasu moczowego, czyli wielu problemów zdrowotnych, które de facto wynikają z powodu błędów żywieniowych. Także tak jak rozmawialiśmy, mamy trzy postaci cukru i większość osób kojarzy, że banan, miód, rzeczy słodkie generalnie wiadomo, że mają cukier. To, że no, żywność z dodatkiem cukrów i po prostu pakowanie cukru wszędzie jest codziennością, no to już większość osób powoli ma chyba świadomość, że markety nie kierują się zdrowiem przeciętnego Polaka, tylko zyskami i po prostu smakiem. Im lepiej smakuje, tym więcej ludzie jedzą, tym więcej zarabiamy pieniędzy. Ale trzeci aspekt to to, że chleb, makaron, frytki, ryż, ziemniaki, kasza, owsianka, to wszystko są produkty skrobiowe, które zawierają cukier. Czyli jeżeli zobaczymy biały ryż, brązowy ryż, ludzie czasami myślą, przychodzi do mnie pacjent i mówi, że ja nie jem cukru. Ja jem ciemny chleb, ciemny ryż, ciemny makaron. Ja nie jem cukru, nic nie słodzę, żadnej herbaty, kawy. Tylko teraz się okazuje, że biały czy brązowy ryż, jeden i drugi ma sporo cukru i różnica na przykład między białym chlebem a ciemnym chlebem wynosi około 25%. I teraz pytanie, co jest lepsze? Czy ktoś, kto je jedną kromkę białego chleba, czy ktoś, kto je 3-4 kromki razowego? Jeżeli skorzystamy z prostej matematyki, to możemy sobie prosto na to odpowiedzieć. Czyli tu chodzi po prostu o ilość i proporcje tego, co jemy. Czyli cząsteczki skrobi zawarte w tym chlebie, w tych ziemniakach, w tym makaronie, to są cząsteczki glukozy, to jest biochemicznie po prostu glukoza i te cząsteczki trzymają się mostkami tlenowymi i razem tworzą skrobie, a nasz organizm po prostu biochemicznie sobie to pięknie odcina, uzyskując czysty cukier. Każdy może sobie to łatwo przetestować. Bierzemy sobie kawałeczek chleba, białego najlepiej, i wsadzamy pod policzek i trzymamy tak 30 do 40 minut, ciąkając jak cukierek i on się w końcu zrobi tak słodki jak cukierek, bo tam jest ta glukoza właśnie. I teraz każdy może sam się zastanowić, co dzisiaj zjadłeś na śniadanie, co dzisiaj zjadłeś na obiad, co dzisiaj zjesz na kolację, co wczoraj zjadłeś. I się zastanowić, jak to wygląda, jak chodzi o zawartość węglowodanów i innych produktów. Wbrew pozorom, połowa tego, co jemy, to powinny być warzywa, najlepiej niskowęglowodanowe. I z tym masa Polaków ma problem. Obiady, jedne z najlepszych posiłków, które Polacy jedzą, zazwyczaj są dość dobrze zbilansowane, jest wszystko fajnie. No ale śniadanie, jakaś kanapka w biegu, jakaś bułka z lokalnej piekarni na przykład, bo nie mamy czasu, bo jest ten pośpiech, który powoduje nam tyle różnych problemów i okazuje się, że warzywa to głównie na obiad, a to powinna być połowa każdego posiłku i to jest jedno z najprostszych rozwiązań do poprawienia naszego zdrowia. Ten błonnik zawarty w tych warzywach wyłapuje różnego rodzaju toksyny, wiąże cholesterol, odżywia naszą mikroflorę jelitową, także pobudza nasze zdrowie i jest to bardzo jakby niedoceniane przez większość osób. Po prostu nie mają świadomości, na ile te warzywa mają gigantyczny wpływ na nasze zdrowie i po prostu trzeba zmienić pewnego rodzaju nawyk. Jedzenie połowy talerza z warzyw to jest nawyk. Teraz co mamy na drugiej połowie? Produkty białkowo-tłuszczowe. I teraz z mojej takiej klinicznej pracy z pacjentami masa ludzi ma niedobory białkowe. Po prostu je za mało białka. Nasze mięśnie, nasze enzymy, włosy, nawet kości w większości nie są z wapnia, tylko właśnie z białka. I teraz jeżeli mamy nieodpowiednią podaż białka, to mamy bóle mięśni, łapią nas kurcze, bolą nas plecy, bolą nas generalnie mięśnie z powodu niedoboru białka. Bo w takim chlebie
tego białka tam za dużo nie ma, w ryżu podobnie. Więc chodzi o to, że ludzie unikają produktów białkowo-tłuszczowych, bo słyszeli, że te wszystkie tłuszcze są niezdrowe, więc tam te wszystkie żółte sery i mięso to najlepiej tylko kurczaka, bo to wszystko jest niezdrowe. A to wbrew pozorom nie o to chodzi, tylko o pewną racjonalność i proporcje. Więc jeżeli jemy różnego rodzaju produkty, mieszamy oczywiście warzywa z produktami białkowo-tłuszczowymi, to ten wpływ na cholesterol wcale nie jest zły. Tam się nic złego nie dzieje poprzez ograniczanie tych produktów węglowodanowych. Ludzie po prostu jedzą za dużo tych rzeczy, które są tutaj na dole. Halo? Chyba się. A dobra. I jest to pokłosiem po prostu starych zaleceń piramidy żywieniowej, którą wiele osób prawdopodobnie pamięta, a którą już od prawie 50 lat wiemy, że były to niezdrowe zalecenia, a dalej gdzieś są w tej mentalności utrwalone i wymaga to zmiany. Jak chodzi o owoce, wiele osób popełnia takie grzechy związane z podjadaniem owoców wieczorem. To jest kolejna rzecz, która nas strasznie gubi. Bo jemy źródło cukrów, cukrów też prostych, fruktozy i łatwo przyswajalnych. I teraz ten cukier służy do spalenia. Tylko jak ktoś je wieczorem, to pytanie to co, idziesz biegać potem po tym, czy idziesz na rower, idziesz na spacer? Wiele osób podjada te owoce niestety siedząc na przykład na kanapie czy przed telewizorem i wtedy te cukry muszą trafić do wątroby i zostać przerabione w tłuszcz. I długofalowo powoduje to niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, czyli przerabianie cukru w tłuszcz przez naszą biedną wątrobę, która ma tyle roboty narzuconej potem z tych różnych źródeł cukru. Także o co chodzi? O aktywność typu cardio, czyli taką aktywność, która podnosi nam tętno. Bo bardzo dużo osób pracuje ciężko, pracuje fizycznie, w lesie. Mam bardzo wielu pacjentów pracujących fizycznie, różnego rodzaju pracownicy budowlani. To są ludzie, którzy bardzo ciężko fizycznie pracują, mięśniami. Ale to nie daje tego efektu kardiometabolicznego. W zasadzie jednym z niewielu takich zawodów, gdzie możemy powiedzieć, że ten efekt występuje, to są głównie listonosze. Także wiele osób mówi o tych krokach i mówi, że ja dużo chodzę i mam dużo kroków, więc chcę na swoim przykładzie przedstawić pewną ideę wynikającą z norweskich badań Hunt, których podsumowaniem są punkty PAI. I prawdopodobnie nikt na tej sali o tym nie słyszał, bo jest to bardzo nieznana informacja w Polsce. I to pochodzi z jednych z najlepiej przygotowanych, zanalizowanych badań populacyjnych na gigantycznej grupie przeszło 100 tysięcy osób. Na temat wpływu aktywności fizycznej na długość naszego życia. I teraz, jakie wnioski z tego płyną? Że im wyższa jakby intensywność aktywności fizycznej, tym możemy jej mieć mniej w tygodniu, uzyskując ten sam efekt. A czym ta aktywność jest o mniejszej intensywności, tym ten czas tej aktywności powinien być dłuższy. I teraz przeliczenia są niestety dość brutalne. Idea jest uzyskania 100 punktów tygodniowo, co przedłuża życie średnio u kobiet o 6,6 roku, a u mężczyzn aż o 8,2, czyli samo regularne ćwiczenie potrafi nam dodać 10% naszego życia, albo nie ćwiczenie odjąć 10%. Tylko pytanie, o jaką aktywność chodzi i ile? To przeliczyliśmy sobie te punkty PAI, chodzi o uzyskanie tych 100 punktów. Trzeba pamiętać, że one się w ciągu tygodnia kasują, czyli jeżeli mamy na przykład sobotę, to punkty z poprzedniej soboty znikają, więc to nas pobudza, żeby generować te punkty cały czas. Pierwszy przykład. Spacer po lesie. W Lginiu, więc nie tak daleko, nasz region. Prawie 6 km spaceru, takim powolnym tempem. Trwało to mniej więcej 2 godziny. Tętno było bardzo niskie. W zasadzie w zakresie zera lub pierwszej strefy tętna, czyli to są te najniższe strefy, w takim tempie spacerowym. I ta aktywność daje mały efekt aerobowy i zerowy efekt praktycznie anaerobowy, czyli stymulujący mięśnie. I w przeliczeniu na punkty PAI jest to ekwiwalent mniej więcej 6 punktów. Czyli żeby uzyskać te 100 punktów, o których rozmawialiśmy wcześniej, trzeba by takich spacerów robić prawie 20. Więc tu chodzi niestety o to tętno. Jeżeli przejdziemy dalej, na przykład siłownia, to co mówiliśmy, ludzie pracują ciężko fizycznie, dźwigają duże ciężary. I teraz pytanie, czy to się przekłada na efekt kardiometaboliczny? No nie. Mamy efekt stymulacji mięśniowej, ale przez to, że to tętno jest niskie, bo chwilę ćwiczymy, potem przerwa. Idziesz, coś przeniesiesz, zaraz kończysz. Podnosisz coś ciężkiego, musisz coś zrobić i zaraz jest chwila przerwy. Czyli to tętno nie stabilizuje się na wyższym poziomie, a to skutkuje tym, że efekt kardiometaboliczny jest
niski. I za taki trening dostaję 3-4 punkty, czyli znowuż 25 treningów tygodniowo by wychodziło, żeby to uzyskać. No ale to co, by to oznaczało, że to już jest koniec nadziei dla nas wszystkich? No nie. Więc moi pacjenci często gdzieś tam słyszą o tym rowerze stacjonarnym i pewnie to kojarzą. Jeżeli zobaczymy na aktywność wyższej strefy, mówimy tu o aktywności typu bieganie, pływanie, rower, szybki spacer, czy taki marszobieg, czy na przykład trening aerobik na przykład, to te treningi powodują podniesienie tętna do pewnej strefy, którą sobie planujemy wcześniej i utrzymujemy na tym poziomie. Efekt kardiometaboliczny jest bardzo duży, mimo że trening trwa tylko 35 minut. Czyli ktoś mówi, ja nie mam czasu. Tam mieliśmy 2 godziny, 6 punktów, a tu mamy 35 minut, 1/4 tego czasu. Teraz pytanie, ile punktów? 60. Czyli robimy 2 takie treningi po 35 minut i możemy przez resztę tygodnia leżeć brzuchem do góry i przedłużamy sobie życie o 8 lat. I na to mamy świetne badania naukowe. I teraz pytanie do Państwa. Od zeszłej soboty, kto uprawiał jakiś sport, typowo jakąkolwiek dyscyplinę sportową? No, prawie połowa sali. Super. Więc trzeba mieć świadomość oczywiście, jakiej to było intensywności. I ma na to fajny sposób, który pozwala na to, nam to sprawdzić. Mamy coś takiego, co się nazywa skalą VAS, czyli Visual Analog Scale, skalą taką wizualną. Polega to na tym, że dzielimy sobie zakres od 0 do 10, gdzie 0 to tak mówiąc wizualnie, w ogóle to tak jakbyśmy nic nie zrobili, po prostu sobie siedzimy, a 10 to tak jakbyśmy zrobili taki trening, że nie możemy wstać, po prostu padasz na podłogę i leżysz. I oznaczasz tą swoją aktywność, jak bardzo się zmęczyłeś na tej skali, subiektywnie tak jak ty czujesz. I teraz ten trening powinien być w zakresie od 6 do 8. Większość tych takich treningów typu spacery, chodzenie to jest aktywność od 2 do 4. I nie ma tej intensywnej aktywności. Więc tu wystarczy taka aktywność na zasadzie tej wyższego zmęczenia, subiektywnego, bo dla każdego z nas to będzie inaczej, to zależy od naszych możliwości, od naszego zdrowia, od naszej wydolności, ale ta skala jest uniwersalna, bo dla mnie trening 8 na 10 będzie inaczej, a dla każdego z Państwa to będzie inaczej, więc oceniamy subiektywnie i staramy się, żeby chociaż jeden taki trening w tygodniu był. I to drastycznie poprawia nasze zdrowie, nasz metabolizm i wydłuża życie. Jeden taki trening tygodniowo. Tylko wydaje się, jeden trening tygodniowo, co to daje? No dużo daje, bo jeden trening w ciągu tygodnia to mamy 52 treningi w ciągu roku i 520 w ciągu dekady. I teraz ludzie nie doceniają, nie myślą. Mam takiego jednego pacjenta 85-letniego i on dalej biega. Jeden taki tutaj pacjent ze Wschowy. I jego kondycja, jego wyniki, ilość leków, którą on zażywa, wygląda jakby miał 30 lat mniej. Przeciętna osoba w jego wieku zażywa po 8, 10, 15 tabletek, on bierze 3. Przeciętna osoba, jak wejdzie w takim wieku, to ledwo chodzi, czasami ma nawet demencję. Ten pan jest w wyśmienitej kondycji, on prawie że biega po schodach. Nie? I to jest szokującą zasługą tego, że on ma nawyk. I teraz polecam przemyśleć, jakie mamy nawyki. Bo ktoś ma na przykład nawyk, że nie wiem, je ziemniaki na obiad. Ja na przykład mam nawyk, że nigdy nie jem ziemniaków i to jest nawyk. To, że ćwiczymy w jakiś dzień. Czyli tamten pan na przykład ma ustalone, że on raz w tygodniu biega w konkretny dzień. I znowuż utrwalamy sobie. Ja mam to w ten sposób ustalone, że na przykład we wtorek pracy zawsze jadę na siłownię. I tak non-stop, zawsze. I to jest element budowania nawyków. Czyli ta konkretna strategia jest tak zwaną strategią podpinania nawyku. Czyli podpinamy nawyk pod już istniejący nawyk. Czyli jeżeli, nie wiem, pracujesz, no wiadomo, większość osób pracuje, to kiedyś kończysz tą pracę. Jeżeli ustalisz sobie dobrze, w środę po pracy jeżdżę 30 minut na rowerku stacjonarnym albo jadę na basen, to zawsze kiedyś tę pracę skończysz. I dzięki temu masz czynnik spustowy, który będzie cię pilnował, bo musi się to wydarzyć, a nie, że praca się przedłużyła, a to nie pojechałem. No jedziesz po pracy, tak się praca przedłużyła, to dalej jedziesz, to się wszystko przesuwa, ale starasz się to utrwalić. I to daje bardzo fajny efekt pod warunkiem, że mamy element samodyscypliny, czyli potem analizujemy i faktycznie śledzimy, czy to robimy. No więc dlatego mówimy o tej strefie tętna. Dlatego jakby chodzi o to, że te strefy tętna wyliczamy. I teraz mamy wzór matematyczny uniwersalny, powiedzmy, 220 minus wieków na się tętno maksymalne, resztę przeliczamy po procentach, ale
Nie ma wzoru idealnego. Teraz każdy ma swoją indywidualne tętno maksymalne. Można je zmierzyć na zasadzie zrobienia bardzo intensywnego treningu i zobaczenia, jak bardzo jesteśmy w stanie przyspieszyć nasze serce. I mamy jakiś limit. I od tego limitu odejmujemy procentowo. Czyli jeżeli na przykład dany rodzaj treningu dla pani po prostu powoduje bardzo wysokie obciążenie, to trzeba tą intensywność zmniejszyć. I znowuż ta skala VAS od 1 do 10 pozwoli nam określić, jak intensywnie ćwiczymy. Jeżeli jest zbyt intensywnie, po prostu zmniejszamy tą intensywność. No. To już jest bardzo dużo. Okej, okay, no to właśnie potem pytanie, jak długo, bo tu jest to przelicznik, więc jeżeli pani ma dobrą kondycję, to może się okazać, że te spacery nie generują żadnego efektu kardiometabolicznego i nie mamy treningów kardio, czyli nie będzie tego efektu przedłużenia życia. Siłownia zwiększa masę mięśniową, zmniejsza ryzyko złamań w razie upadków u osób starszych, wpływa na nasz metabolizm, ale nie wydłuża życia. Dopiero gdzieś tam te treningi typu kardio właśnie wydłużają życie i teraz jeżeli nie bieganie, to możemy kombinować. Może jakiś. Ja czytałam, że treningi siłowe bardzo wzmacniają kości, ponieważ. No właśnie, kości, tak. Na mięśni, na kości i wzmacnia się generalnie szkielet człowieka. Ale nie przedłużają życia, nie? Nie dają tego efektu kardiometabolicznego. Dlatego staramy się to bilansować, nie? Bilansujemy aktywność właśnie typu kardio i aktywność typu siłownianą i najlepiej, jeżeli są obydwie w sposób. Mhm. No więc właśnie tu właśnie pokazuje to, że im niższa intensywność, tym efekt jest dużo mniejszy i te treningi powinny trwać dużo dłużej. I teraz to nie jest powiedziane, jeżeli ktoś nie ma jakichś konkretnych obciążeń, to po prostu chodzi o to, żeby powiedzmy tej czwartej strefy za bardzo nie przekraczać. Tą czwartą strefę można po prostu sobie wyliczyć, tylko najpierw trzeba zobaczyć, jakie mamy tętno maksymalne lub skorzystać ze wzoru związanego z wiekiem. Jednym z takich znowuż prostych metod przetestowania jest to, czy w trakcie tej aktywności jesteś w stanie z kimś rozmawiać. Jeżeli już w ogóle nie jesteś w stanie wykrztusić z siebie żadnego słowa, to najprawdopodobniej ta intensywność jest dla ciebie zbyt duża. I znowuż, to przy jakim tętnie, który ktoś z nas jest w stanie mówić, będzie bardzo różne, bo to zależy od stopnia wytrenowania i to znowuż jest taki łatwy sposób do określenia, czy intensywność jest dobra. Czyli tak, żebyśmy byli jeszcze w stanie rozmawiać. Wiadomo, że niekoniecznie pełnymi zdaniami, ale jednak rozmawiać po prostu, nie? Jak już nie, dlatego niektórzy na przykład biegają wspólnie z kimś, żeby nie przesadzać, bo nie, jak ktoś ma dużą ambicję, to po prostu przyspiesza, ma też endorfiny i po prostu niektórzy ludzie przeciążają, przesadzają, nie? I wtedy na przykład ćwiczenie z partnerem może pomóc, żeby się nawzajem pilnować. No i to budowanie tych nawyków. A propos tych nawyków, nawyki związane z jedzeniem na przykład słodyczy. To jest duży aspekt tego, że jeżeli ktoś ma nawyk, na przykład nie wiem, jedzenie słodyczy w weekend, a za tym jedzeniem tych słodyczy nie idzie aktywność fizyczna, to nie mamy spalania tych węglowodanów, które zjedliśmy. Ale jeżeli podbudujemy sobie nawyk, że jeżeli zjemy coś słodkiego, bo mamy jakąś okazję, coś się dzieje, idziemy na przykład na spacer, czy na jakąkolwiek inną aktywność, przejechać się rowerem, czy cokolwiek, to już napędzimy ten metabolizm i część tych węglowodanów zdążymy spalić. Więc warto jest łączyć na przykład to, że budujemy sobie nawyk, na przykład w środę po pracy jeżdżę na rowerze stacjonarnym, a potem jakaś nagroda, nie? Czyli na przykład za to, że poćwiczyłeś, możesz sobie zjeść coś słodkiego. I to się zbilansuje, bo będziesz miał korzyść wynikającą z tej aktywności, a jednocześnie zaspokoisz tą potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego, co wiadomo, że u większości osób po prostu występuje, nie? Mamy wiele nawyków, które się strasznie utrwalają, czyli jak wsiadamy do samochodu, to zapinamy pasy i praktycznie każdy tak robi, a jak ktoś tego nie robi, to w ogóle nie robi, a nie, że a dzisiaj jest sobota, to zapnę, a od poniedziałku do piątku nie zapinam, albo odwrotnie. No nie, czyli chodzi o to, że nasz mózg z powodu tego, że ma tak wiele rzeczy do zrobienia, że musi kontrolować nasz oddech, regulować źrenice, zajmować się po prostu wszystkim, oddychaniem, masą rzeczy, to stara się wszystko automatyzować. I mamy tak wiele rzeczy zautomatyzowanych, że badania pokazują, że większość osób, jak ma nawyk, że najpierw ubiera prawy but, to najpierw ubiera prawy but, prawie za każdym razem. I nikt w ogóle o tym nie myśli. I teraz mamy masę takich drobnych nawyków, które sterują naszym życiem i determinuje wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Bo jeżeli masz aspekt, mam na przykład taką pacjentkę, której mąż był otyły,
a ona nie miała żadnych problemów z wagą. I gotowali ziemniaki na obiad, ale ona miała taką zasadę, że ona nigdy nie je więcej niż jeden ziemniak na obiad. I nigdy nie je więcej niż jednej kromki chleba do posiłku. Po prostu sama miała taki nawyk. I ona trzymała wagę, bo jadła inne rzeczy w to miejsce, ale ograniczała węglowodany. I to był taki ciekawy fenomen, gdzie pani w ogóle jakoś tego nie planowała, tylko starała się pilnować porcji, żeby na przestrzeni życia nie przytyć. I to sprawiło dokładnie to, co planowała. Czyli pewne planowanie naszych nawyków. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma nawyk zapinania pasów, super, ale jeżeli ktoś ma nawyk niezapinania pasów, to trzeba zbudować ten nawyk zapinania pasów. Jeżeli ktoś ma nawyk ćwiczenia, super. Jeżeli ktoś go nie ma, to trzeba go po prostu zbudować. I trzeba gdzieś w naszym życiu znaleźć ten czas. Jedna godzina tygodniowo, o której często mówię, że chociaż jedna godzina, to jest mniej więcej 0,5% naszego czasu. 0,5%. Więc ten aspekt, że ja nie mam czasu, to myślę, że te 0,5% każdy jest w stanie znaleźć. Tylko jeżeli to zaplanujemy, zoptymalizujemy, to będzie działać. Czyli technika SMART. Nasze cele powinny być konkretne, specyficzne, mierzalne, osiągalne i zawarte w ramach czasowych. Czy nie, że wychodzimy dzisiaj z tego wykładu i decydujemy, dobra, zacznę uprawiać sport. Dobra, schudnij, rzuć palenie, popraw wyniki cholesterolu. To tak nie działa. To w ogóle nie ma szans na sukces. To ma szans na sukces, jeżeli my zdecydujemy, dobrze, będę jeździć na rowerze w sobotę o 12 przez pół godziny. Albo zacznę chodzić na 30-minutowy spacer codziennie po pracy. Czyli oznaczamy konkretnie co, o której, jak długo i gdzie. I to nie ma być strasznie dużo. Bo miałem pacjenta, który przyszedł do mnie, miał bardzo złe wyniki, tam problemy z tarczy cukrzycowej, wysoki cholesterol, on się przeraził. I on zaczął dwa razy dziennie po 35 minut na Orbitrek. 7 dni w tygodniu. I mówię, że tu nie ma opcji, żeby pan tak wytrzymał na stałe. To jest bez sensu. Rozwiązania mają być na stałe do końca życia. Więc to nie ma, że przechodzimy na dietę. Zmieniamy nawyki żywieniowe na zawsze. To nie ma, że ćwiczymy dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy, aż mi się wyniki poprawią, a potem przestaje. No nie. Próbujemy znaleźć taki złoty środek. Więc na początek, jak ktoś ma duży zapał, może mu się to przydać, że przez tydzień tak zrobi. Albo przez 3. Ale niedługo. Potem staramy się zredukować i zrobić to w sposób realny, czyli taki, który jesteśmy w stanie dopasować do naszego życia. Jeżeli mamy dzieci, mamy pracę, mamy schorowanych rodziców, mamy różne obowiązki, to nie narzucajmy sobie za dużo, bo wtedy z nadmiaru zrobi się nic. A zawsze cokolwiek jest więcej niż nic, więc nawet jedna godzina w tygodniu to już by było naprawdę super. Mamy to podpinanie nawyków, o którym rozmawialiśmy, że staramy się podpiąć nawyk pod już istniejący nawyk, albo po prostu ustawiamy sobie alarm w telefonie, ale problem jest taki, że jeżeli to nie jest podpięcie, to szansa, że to się utrwali i wytworzy nowy nawyk jest bardzo małe. Czyli jest bardzo ciężko zbudować w życiu radykalnie nowe nawyki od zera. I między innymi tak działa też leczenie uzależnień, że ludzie mają jakiś czynnik spustowy. Na przykład mają nawyk, że sięgają po alkohol, jak wracają z pracy. I teraz trzeba znaleźć jakiś inny nawyk, że jak wracają z pracy, muszą mieć jakiś inny nawyk, który będą mieli w to miejsce alkoholu, które będzie rozwiązywało najlepiej ten sam problem. Czyli sięgają po alkohol, bo mają stres z pracy, więc się rozluźnią. To jeżeli oni na przykład pójdą się przebiec, będą mieli endorfiny, też się rozluźnią. Więc podpinamy nawyk w miejsce często innego nawyku, czyli znajdujemy te szkodliwe, te złe i staramy się je zmienić na coś lepszego po prostu, nie? Wsparcie rodzinne. To jest znowuż gigantyczny problem i widuję, że u pacjentów, którzy odnoszą sukces, najczęściej sukces to odnosi cała rodzina. Bo to nie jest tak, że mąż ma problem z otyłością, ma problemy tam zdrowotne i on ma przestać jeść na przykład ziemniaki, ma przestać jeść słodycze, a na przykład reszta rodziny będzie jeść wszystko tak jak jest. To niestety działa słabo. Tak samo jedna osoba próbuje rzucić palenie, bo przeszła zawał, a reszta rodziny pali. Szansa sukcesu jest bardzo mała, więc bez wsparcia rodziny jest nam strasznie ciężko, dlatego gorąco zachęcam, że jeżeli w rodzinie ktoś faktycznie próbuje coś zmienić, to warto ich wspierać i często się dołączyć, nawzajem się motywować, bo nie doceniamy, jak duży mamy wpływ na siebie nawzajem, jeżeli sobie pomagamy, a nie ściągamy w dół. Czyli na przykład w rodzinie jedna osoba próbuje rzucić, a reszta mówi, to nie zapalisz z nami, przecież wszyscy palimy. No właśnie, wtedy jest trudniej, a nie łatwiej. Jest też coś takiego, co nazywa się umową terapeutyczną. Część moich pacjentów coś takiego też już widziała. Polega to na tym,
że my się umawiamy sami ze sobą na coś. Czyli nikt nas nie przypilnuje, nikt nad nami nie będzie stał przez całą dobę. Tylko my odpowiadamy sami przed sobą. I teraz jeżeli samemu postanowisz, dlaczego chcesz coś zrobić, to wtedy masz dużą szansę na sukces. Czy jak to powiedział Fryderyk Nietzsche, ten kto wie dlaczego, wytrzyma i zniesie każdy jak. Czyli zmiana zaczyna się od tego, że każdy musi sobie odpowiedzieć, dlaczego coś chce zmienić. Więc ja nie mówię pacjentowi, że pan ma rzucić palenie, bo pali. To nie działa. Ale jeżeli pacjent na przykład, nie wiem, ma problemy ze wzwodem, albo wie, że jest większe ryzyko nowotworów, albo mu się wytłumaczy, że ją wypali papierosa i wsiądzie ze swoim dzieckiem do samochodu, to dziecko jeszcze jednego papierosa razem z nim wypala, to szansa, że rzuci, drastycznie wzrasta, bo on po prostu zaczyna rozumieć, dlaczego ma to zrobić. Nie dlatego, że ja mu każę, ja nikomu nic nie każę. Każdy może tylko sam sobie kazać. Tylko trzeba zrozumieć, dlaczego mamy to zrobić. I za każdym razem, kiedy znajdziemy wystarczająco silny motywator, dlaczego chcemy zmienić zachowanie, wtedy to zachowanie zmienimy. Wydaje się to kosmicznie proste, ale największy problem jest w znalezieniu tego motywatora, bo on musi płynąć z wewnątrz. Czyli przychodziła do mnie taka młoda pacjentka, która na przykład chciała schudnąć, bo krytykują ją rówieśnicy i jest wytykana palcami. Taki argument nie działa, bo to jest argument nasilonej presji z zewnątrz, a nie płynący z wewnątrz. To ty musisz chcieć, bo chcesz się lepiej czuć, bo chcesz lepiej wyglądać, ale samemu, bo chcesz być zdrowszym, a nie dlatego, że ktoś ci coś każe. Argumenty zewnętrzne nie działają, zawsze skupiamy się na wewnętrznych. I to polega na tym, że my możemy sobie zaplanować cokolwiek w takiej umowie terapeutycznej. Każdy może to zrobić, to jest banalnie proste, tylko w większości się niestety nie chce. Trzeba po prostu wziąć kartkę i napisać, co chcemy zmienić w naszym stylu życia. Polecam przeanalizować te trzy fundamenty. Sen, żywienie i aktywność fizyczną. I po prostu z tych trzech rzeczy zastanowić się, co bym chciał poprawić, w jaki sposób będę to poprawiać i na górze sobie zapisać, dlaczego chcesz to zrobić. I jeżeli znajdziesz te dlaczego chcesz lepiej spać, bo nie chcesz być zmęczony, bo chcesz mieć więcej energii, chcesz lepiej funkcjonować na co dzień, to jeżeli sobie to zapiszesz, pod spodem się podpiszesz, to ty sam odpowiadasz przed sobą. Nikt cię nie będzie pilnować, tylko że wtedy będzie tobie głupio samemu przed sobą. Przecież sam się ze sobą mówiłeś, że coś zrobisz, że coś zmienisz. I to wtedy działa pod warunkiem, że mamy motywator. No ale musimy też wrócić do tej profilaktyki. W aspekcie kobiet, bo głównie na kobietach, na paniach tutaj się dzisiaj skupiamy, rozmawialiśmy o tym ginekologu, o kontroli cytologicznej, ale warto nie zapominać o okuliście. Mamy taką jednostkę chorobową, która nazywa się jaskra i ona często nie daje objawów. Dużo ludzi pamięta i mówi gdzieś tam o zaćmie, bo ona się pojawia, daje objawy i stopniowo się ją leczy i są radykalne, świetne efekty terapeutyczne w zaćmie. Ale niestety, jeżeli ktoś ma jaskrę i ma ją zaawansowaną, to po prostu ślepnie. I niestety, mimo że jest to jednostka chorobowa, którą znowuż można leczyć i wyleczać i pacjenci by nie musieli ślepnąć, to mam nawet w poradni tutaj ileś osób, które po prostu oślepły w przebiegu tej jednostki chorobowej. Także uniwersalnie dla każdego w naszym kraju po 40 roku życia raz w roku trzeba chodzić do okulisty i koniec. Trzeba badać ten wzrok, trzeba patrzeć na dno oka. Jeżeli jest wizyta bez zmierzenia ciśnienia w oku i bez badania dna oka, to nie jest kompletna wizyta u okulisty. Mamy też aspekt kolonoskopii. I tu znowuż mamy z tym duży problem, ale to nie, że tylko w naszym regionie, tylko w ogóle w całym naszym kraju. Jest system, który powinien wysyłać indywidualne zaproszenia do każdego Polaka, ale z docieraniem tych listów jest generalnie fatalnie. Jak pytam tutaj osoby z powiatu, to w sensie pacjentów, to otrzymywalność tych zgłoszeń jest bardzo niewielka. Nie wiem, czemu tak jest, ale no jest to niewielki odsetek. I znowuż, ta kolonoskopia jest przesiewem, który trzeba już teraz robić od 45 roku życia. Przesunęło się to o 5 lat wcześniej. I robimy ją tylko raz na 10 lat. I masa osób się obawia, że tam boję się tego badania, to boli, jest strasznie i tak dalej. Wiele osób tak mówi, albo dlatego, że ktoś ich nastraszył. Sam miałem to badanie robione, moja mama miała to badanie robione, wielu moich pacjentów tutaj miało to badanie robione. Jeżeli jest ono prawidłowo wykonane, ja zawsze na skierowaniu też wpisuję, że proszę o analgosedację, czyli podanie takich leków znieczulających, to badanie przebiega bezboleśnie, a ratuje życie. Bo taka osoba ma na przykład w tej kolonoskopii wykrytego tylko polipa i mówi, po co ja to badanie miałem, to tylko jest polip. Ten polip za 5-10 lat byłby nowotworem i pan by nie żył.
Jak tak się komuś powie, to przeliczy, to nagle szok. Że jakby to był tylko polip. No właśnie. I cieszmy się, że to był tylko polip. Tylko, że jeżeli on jest, to szansa, że on wystąpi znowuż jest większa. I wtedy ta kontrola już nie jest raz na 10 lat, tylko na 2, 3 lub 5, w zależności od tego, jaki polip wystąpił. Suplementacja. W naszym kraju uniwersalnie każdy, mężczyzna, kobieta i w każdym wieku powinniśmy przyjmować magnez. Niedobory tego magnezu są wszechobecne. Weszło to do wytycznych już teraz Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Jest zalecenie, że wszyscy powinni stosować. Tylko wiele suplementów dostępnych w internecie jest nieprzebadana. Wiele suplementów sprzedawanych nawet w aptekach ma bardzo niskie dawki tego magnezu i okazuje się, że jeżeli 100% tego dziennego zapotrzebowania na magnez to jest w okolicach 400 mg, to często musielibyśmy łykać jakieś 8 do 16 tabletek suplementu, żeby uzyskać tą dawkę, więc zazwyczaj zaleca się w okolicach 50%, a i tak pacjenci biorą zazwyczaj jedną, dwie, bo 8, no jak można wziąć, łyknąć 8? Po prostu to polega na tym, że do tego suplementu jakby pakuje się tak małą dawkę, że ludzie prawie w ogóle nie suplementują, a w żywieniu znowuż w żywności tych mikroelementów brakuje. Mamy witaminy z grupy B. W razie wysokiego MCV, w badaniu morfologii, czyli jednym z najprostszych badań, które wykonujemy, mamy taki parametr, który nazywa się MCV, średnia wartość krwinki czerwonej. I tam bardzo często znajduje się odchylenie, że to MCV jest za wysokie. I wtedy mamy dwie możliwości. Albo jest niedobór kwasu foliowego, czyli jednej z witamin grupy z grupy B, albo niedobór B12, jednej z witamin z grupy B. Więc jeżeli ktoś ma za wysokie MCV, to powinien przynajmniej okresowo suplementować witaminy z grupy B, a w razie braku poprawy powinno się to poddać dalszej diagnostyce, także nie jest to parametr, który powinniśmy ignorować, mimo że to jest tak tanie i proste badanie. To co z tego, że prawie wszyscy je robią, jak potem nikt nie patrzy na to, mówią, że jest ok i nic z tym nie robimy. No robimy. Mamy witaminę D, to tutaj najwięcej się zmieniło, świadomość wzrasta. Średnio co druga osoba przyjmuje tą witaminę D, bo namiętnie o to pytam i tu się bardzo cieszę, ale wiele osób też stosuje te dawki za małe. Większość kojarzy gdzieś tam te standardowe 2000 jednostek. Jeżeli występuje otyłość, mnożymy razy 2. 30 do 50% osób w Polsce spełnia kryteria, żeby mnożyć razy 2, bo mamy duże problemy z wagą. Znowuż, wiek starszy, mnożymy razy 2. Jeżeli mamy osobę starszą i z otyłością, mnożymy razy 4. I nagle okazuje się, że masa osób stosuje tej witaminy za mało. Warto też nie zapominać o bogatych źródłach tej witaminy, czyli między innymi o rybach, bo to spożycie ryb w Polsce mamy bardzo niskie. Te ryby niestety też są drogie, ale jest to bardzo dobry produkt żywnościowy, który powinniśmy do tej diety regularnie włączać, a nie, że mięso i wieprzowinka to od poniedziałku do czwartku i od soboty do niedzieli, a tylko w piątek raz w tygodniu ryba. Ale to nie wszyscy, bo niektórzy nie lubią, nie? I tych ryb jest dużo za mało. Więc mamy te kwasy omega-3. Te kwasy są nazywane NNKT, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Są one nazywane niezbędnymi dlatego, że bez nich nie jesteśmy w stanie żyć. A nienasycone dlatego, że mają wiązania nienasycone. Dla nas najistotniejsze jest to, co warunkuje to biochemicznie, czyli to, że te tłuszcze są płynne. Więc mamy tu olej rybi, tran, różnego rodzaju oleje, najlepiej tłoczone na zimno i z dobrych źródeł, jak na przykład olej lniany czy oliwa z oliwek. I dołączanie tych tłuszczy potrafi radykalnie obniżyć cholesterol. Masa osób ma problemy z cholesterolem i masa osób niestety ma niewystarczające spożycie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. W wytycznych leczenia problemów z cholesterolem, czyli hipercholesterolemii, mamy wpisaną suplementację omega-3 2 razy 1000 mg i prawie nigdy nie próbujemy tego zrobić, zanim włączymy leki. A jest to wpisane w wytyczne i powinniśmy najpierw próbować włączać te wiele innych rozwiązań, zanim przejdziemy do leków. Także w tych rozwiązaniach chodzi o to, że to nie jest tak, że przychodzi pacjent, ma nieprawidłowe wyniki i mówimy tak, tu pan ma tabletki na ciśnienie, tu pan ma tabletki na cukier, tu pan ma tabletki na cholesterol, tutaj tabletki na kwas moczowy i zapraszam, za miesiąc zrobimy kontrolę, czy jest ok. I ten pacjent w ogóle nic nie wie co się dzieje, nie wie jak to naprawić i czy tak może zostać. I teraz chodzi o to, że jeżeli zaczniemy od tego, że zgodnie z wytycznymi zaczniemy najpierw edukować, próbować uzyskać efekty za pomocą zmian stylu życia i dopiero w razie braku efektów włączamy tabletki, tłumaczymy jak one działają, dlaczego musimy je włączyć, bo próbowaliśmy, zrobiliśmy to, to i to, nie dało efektu, nie udało nam się tego obniżyć, to wtedy szansa, że ten pacjent będzie regularnie te leki przyjmował, drastycznie wzrasta. A aktualna statystyka mówi, że skuteczność leczenia
hipercholesterolemii w Polsce wynosi poniżej 8%. Czyli poniżej 8%, czyli 8 osób na 100 jest dobrze leczona, reszta jest źle leczona. No to coś w tym systemie generalnie nie działa i musimy radykalnie zmienić podejście, żeby radykalnie zmienić efekty. Bo to nie jest tak, że my tam zaczniemy troszeczkę edukować, dlaczego te statyny i dlaczego to trzeba brać i nam się to poprawi z 8% na 100. No tak nie będzie. Więc tu po prostu brakuje takiego zaufania i budowania jakby tego ciągu przyczynowo-skutkowego i prób, gdzie ten pacjent ma szansę to obniżyć, a nie, że jest skazany na tabletki na resztę życia, tylko jest szansa, że może damy radę, zmienimy to, może się uda, a jak się nie uda, to włączymy leki, ale jeżeli pacjent powprowadzał zmiany, to często udaje się włączyć dużo mniejsze dawki, co przekłada się na mniej skutków ubocznych. Więc jest to korzyść terapeutyczna dla pacjenta. Zawsze. Czy jakieś pytania bądź odpowiedzi ktoś z Państwa ma? Proszę. Trzy przykładowe obiady. Trzeba zacząć od tego, że jem dwa posiłki dziennie, z czego jeden jadam o godzinie 12.30, drugi o mniej więcej 19.00, a propos budowania nawyków. Więc pytanie, co by znaczyło obiad. Pierwszy posiłek to są takie posiłki, ja w ogóle spożywam dużo białka, ćwiczę, więc jakby zwracam uwagę na te niedobory białka, więc komponuję proste posiłki. Prostym posiłkiem mogą być na przykład cztery upieczone udka z kurczaka, do tego pomidor i papryka. Może to być chleb niskowęglowodanowy z serkiem wiejskim, do tego na przykład makrela w pomidorach. Zawsze staram się dokładać różnego rodzaju warzywa i też zwracać uwagę na to, skąd je kupuję. W miarę możliwości jem też te z własnego ogrodu, albo kupuję je powiedzmy w warzywniaku, a nie w supermarkecie, gdzie wiemy, że jakby to skażenie żywności też jest niestety narastającym problemem. Rozwiązaniem fajnym, które też stosuję, jest zupa. Czyli na przykład, jeżeli zrobię zupę, powiedzmy bulion z kości, wywar, za pomocą szybkowaru mam skondensowany bulion. Mam do tego też mięso. I teraz niby super rosół, wrzucimy makaron i jest zupa. No nie, bo jeżeli wrzucimy makaron, dorzucamy węglowodany. A jeżeli weźmiemy ten sam bulion, zaciągniemy to koncentratem pomidorowym, dorzucimy trochę pesto, dorzucimy jakąś bazylię na wierzch, zalejemy to do talerza, wrzucimy do środka mozzarellę i to mięso. Najemy się potąd, więc to nie jest tak, że jak nie wrzucimy makaronu, to się nie najem, bo zjesz sporo mięsa, zjesz ten ser, więc się najesz potąd. Dostarczysz dużo białka, a nie dostarczysz tego nadmiernego ładunku węglowodanowego. I nagle taka zupa jest pełnoprawnym posiłkiem, bo ma ładunek białkowy, ma dużo białka, dużo tłuszczu i ma też tą porcję warzyw, bo to są najczęściej jakieś zupy takie blendowane. No taką mam preferencję, więc te warzywa też tam mamy. Więc w zasadzie mamy talerz żywieniowy w postaci po prostu zupy, więc ludzie też nie doceniają wpływu tych zup i wbrew pozorom obserwuję, że osoby, które mają tendencję do jedzenia zup, zazwyczaj no mają lepsze wyniki. Nie jest to jakiś duży efekt, ale widać. Sam praktykuję dietę ketogeniczną. Uważam, że jako interwencyjne rozwiązanie u części osób jest to dobre rozwiązanie jak najbardziej, ale uważam, że uniwersalnym rozwiązaniem są po prostu rozwiązania niskowęglowodanowe. Czyli pełny stan ketozy jest wtedy, kiedy to rozwiązanie niskowęglowodanowe bazuje do większego spalania węglowodanów niż ich spożywania. Jeżeli ta równowaga jest dobra, czyli jakby to jest wciąż dieta niskowęglowodanowa, to niekoniecznie będzie pełną dietą ketogeniczną. Ale wbrew pozorom na diecie ketogenicznej też można jeść w proporcjach, że połowa to są warzywa, połowa to są produkty białkowo-tłuszczowe, więc jak najbardziej. Najlepsze źródła białka? No właśnie między innymi mięso, jajka, ryby, orzechy, sery, więc to są... Tam jest dość duży ładunek węglowodanowy, to po pierwsze. Są ciężkostrawne, część osób ma znaczne wzdęcia, jest też wpływ na mikrobiom jelitowy. Nie są to złe produkty, broń Boże, ale to jest kwestia po prostu indywidualnej tolerancji. W niektórych chorobach, na przykład w jakichś chorobach zapalnych jelit, czy u osób z problemami z biegunką, czy zaparciami, te produkty strączkowe mogą nasilać te dolegliwości, więc to trzeba zawsze przeanalizować, ale tamto wchłanialność tego białka jest dużo mniejsza, bo na przykład z mięsa to jest 80-90%, z produktów strączkowych to jest od 20-50% i skład aminogramowy, czyli tak jakbyśmy interpretowali, że tak jak mamy litery w alfabecie, tak mamy aminokwasy w białkach, czyli jakby nie ma wszystkich literek
w tych białkach, więc my potrzebujemy wszystkich literek, żeby poskładać język polski, czyli mówiąc tutaj ludzki organizm, tak no rośliny strączkowe nie mają wszystkich literek i tak musimy uzupełnić z innych źródeł. Jak chodzi o sam aspekt warzyw, no to tutaj szczerze powiedziawszy nie mam doświadczenia, nie czytałem takiego badania, więc nie umiem się ustosunkować, ale generalnie samo warzywo to jest wciąż produkt węglowodanowy, nie? Tylko że one mają zazwyczaj niski indeks glikemiczny i wolniejszą wchłanialność, ale z racji tego, że jest pewien ładunek węglowodanowy, to dadzą pierwszy wyrzut insuliny. Bo w czym jest problem? Jeżeli ludzie jedzą bardzo dużo węglowodanów, to następuje bardzo wysoki wzrost poziomu cukru we krwi. Przejściowo, krótko, i dlatego jest taka moda na te freestyle libre do mierzenia cukru, bo możesz zobaczyć, jak bardzo ci ten cukier idzie do góry. Jeżeli ten cukier idzie bardzo do góry, to potem zaraz za tym cukrem idzie do góry insulina. No i ta insulina obniża cukier, ale ona nie jest jak przełącznik od światła, że możesz sobie zgasić światło i wyłączysz tą insulinę. Ona dalej działa. I jeżeli ten produkt miał wysoki indeks glikemiczny, to się szybko wchłaniał i zaraz przestał się wchłaniać, a insulina dalej działa. I ten cukier spada poniżej normy, powodując hipoglikemię. I potem ludzie często po takich posiłkach bogato węglowodanowych typu ziemniaki ze schabowym i marchewką, idę spać, bo po prostu ten cukier spadł. Znaczy one będą miały niższy indeks glikemiczny, najlepsze badania na jakby tą rekompozycję skrobi jest wtedy, jeżeli te ziemniaki faktycznie schłodzimy, one są z kolejnego dnia, czyli są wczorajsze. No ja osobiście to wolę ich nie zjeść niż zjeść wczorajsze, to lepiej zjeść dzisiejsze, ale w mniejszej ilości, więc tu cały czas mówimy o proporcjach, że okej, ziemniak sam w sobie nie jest taki zły, ma generalnie dużo skrobi, gęstość węglowodanowa w tym produkcie nie jest taka zła, ma też dużo witamin z grupy C i innych rzeczy, więc to nie jest taki zły produkt, ale chodzi znowuż o ilość i proporcje, że jeżeli zjemy jednego, do tego zjemy pół kalafiora i kawałek karkówki, to będzie to wyglądać inaczej, jeżeli zjemy 100 ziemniaczków, do tego zjemy 100 marchewki i do tego 3 schabowe, na przykład, które są super cienkobite, bo lubimy cienkobite, czyli mięsko w środku cieniutkie, a bułka tarta z dwóch stron i 70% tego posiłku to są węglowodany. Więc to wszystko proporcja i równowaga. No więc tu właśnie o to chodzi, że trzeba zrozumieć, przeciętny Polak ma problemy z wagą, przeciętny Polak choruje na zawały i udary, przeciętny Polak ma nadciśnienie, przeciętny Polak je ziemniaki ze schabowym. Jakby, no niestety, no jeżeli analizujemy kraje norweskie na przykład, które jedzą dużo więcej niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, tam dużo więcej ryb się spożywa, to te wyniki są po prostu inne, bo nawyki są inne. Czyli jeżeli zobaczymy na przykład na Japończyków, którzy żyją niezwykle długo, to u nich to spożycie ryb tam w ogóle jest abstrakcyjne. Czyli oni no jedzą dużo mniej tych węglowodanów mimo wszystko. No właśnie odpowiedź każdy zawsze szuka sam w środku w sobie, czyli wbrew pozorom, jeżeli ktoś ma taki problem, to sam musi siebie pytać dlaczego i znajdzie tę odpowiedź. To nie jest tak, że coś się dzieje bez przyczyny. Doraźnie właśnie dla takich osób, które nie mają problemu non-stop, tylko mają doraźnie, mamy leki nasenne do stosowania doraźnego. Czyli jeżeli wiesz, że masz, nie wiem, kryzysową noc z niedzieli na poniedziałek i tak jest tydzień w tydzień, jak łykniesz jedną tabletkę nasenną, mówiąc kolokwialnie, i zaśniesz, to przynajmniej się wyśpisz, będziesz funkcjonował, jeżeli zaplanujesz, żeby ten lek, bo on dłużej działa. No,
to już jest gorzej, ale jeżeli wiemy, że to się powtarza, to staramy się planować i na przykład brać ten lek nasenny raz w tygodniu, żeby się wyspać. Ale jeżeli to jest doraźnie, jeżeli problem się nasila, no to oczywiście musimy poszukiwać tej przyczyny, dlaczego tak się dzieje, nie? Ale właśnie po to są te leki, że one służą do działania doraźnego. Czyli mamy jeden kryzysowy dzień w tygodniu, to ten lek nam doraźnie pomoże. Możemy szukać innych metod, medytacji, rozluźnienia. Czasami niektórzy odmawiają, nie wiem, pacierz na przykład i też dzięki temu są spokojniejsi, ale nie zawsze się udaje znaleźć rozwiązanie, więc te leki też czasami mają swoje miejsce do zastosowania, nie? Szanowni Państwo, ja przepraszam bardzo, bo mam tutaj taką receptę na dobry sen. Pan Klaudiusz czeka trochę skarbowy na drugi blok. Niemniej zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu bezpośredniego z panem doktorem, ponieważ pan doktor Panie Klaudiusz przyjmuje. Pan doktor przyjmuje Państwa serdeczne zaproszenie do tak zwanego Huberta na ulicy Cichej. Ja myślę, że można się do panu doktora zapisać. Tak. Jeszcze chciałabym doktorowi serdecznie podziękować, bo jest pan kolejną osobą, która właśnie z dobrego serca przyszła do nas i troszeczkę nas nauczyła, a widzę, że zmienić swoje życie po prostu wystarczy chcieć. Tak. Dziękuję panu. Mogę tylko? Także chciałbym tylko dodać, że... Mogę... Na coś spokojnie, to ja radzę nie oglądać transmisji z obrad Sejmu. Ja tylko mam nadzieję, że ten wykład komukolwiek z państwa przyniesie refleksję, bo to jest główne jego zadanie, zmusić do przemyślenia pewnych rzeczy, bo każdy z nas ma coś, co może poprawić i trzeba uwierzyć w efekt kumulujących się pozytywnych zmian w czasie. Czyli jeżeli zmienisz coś drobnego, to nie spowoduje radykalnej transformacji w ciągu tygodnia, ale daj temu rok, 10 lat i zobaczysz te efekty. Więc polecam po prostu refleksja, przemyślenia.